Na prośbę mieszkańców Legnicy podjęliśmy interwencję w sprawie dziur na ulicy Leszczyńskiej, która w 2017 roku została przebudowana. Jak pani ocenia teraz sytuację na tej ulicy po remoncie? No dobrze, ale bez przerwy jeszcze stoją barierki. Czyli jednak nie do końca dobrze? Jeszcze nie do końca dobrze. U nas w Polsce nie ma zakończo i dobrze jest. Muszę się trochę poczekać. Tutaj, tutaj rzeczywiście, tutaj mi przeszkadza, bo kiepsko się jedzie. Nawet na takiej drodze jest niebezpiecznie. Stan drogi, no to widać, fatalne dziury, tyle czasu robione i proszę pana, dalej jest to samo, co było. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, gruntowna przebudowa tego odcinka ulicy ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Ta ulica była tylko częściowo naprawiana, natomiast my się szykujemy do przetargu, żeby zrobić całą ulicę od wiaduktu kolejowego aż do wiaduktu. W tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową i za chwilę będziemy ogłaszać przetarg. Do czasu przebudowy ulicy miasto nie planuje żadnych prac remontowych. No na razie uważamy, że to byłoby wyrzucanie pieniędzy w błoto. Znaki ostrzegawcze są, oznakowanie jest. Na pewno będzie można z tym poczekać na przebudowę całej ulicy. W tej sytuacji przez najbliższe miesiące radzimy kierowcom zachować szczególną ostrożność na ulicy Leszczyńskiej.